Witajcie w drugiej części wideo na temat gry Targi. W pierwszej pokazałem Wam tą moją spolszczoną edycję, pokazałem Wam jak grać. Sami zobaczyliście, że w zasadzie gra jest bardzo prosta, jeżeli chodzi o zasady, a daje dosyć sporo satysfakcji. Przypomnę tylko, że gracze wcielają się takich przeciwników właśnie tego berberyjskiego plemienia Tuaregów i będą walczyli o wpływy, będą uzyskiwali punkty z handlu tymi egzotycznymi przyprawami, z pozyskiwania lokacji i za to wszystko oczywiście będą uzyskiwali punkty. Ten, który zdobędzie tych punktów najwięcej, wygra. No, tradycyjnie oczywiście pozwolicie, że tę grę ocenię według moich 9 aspektów z małą modyfikacją. Poproszono mnie, żeby więcej powiedzieć na temat mechanik, więc dodam taki mały punkcik i powiem o jakie mechaniki tutaj w tej grze występują. No oczywiście zawsze zaczynam od wykonania. No w tym wypadku widzieliście, ta moja edycja jest maksymalnie przerobiona, spolszczona jak tylko się dało, więc suma summarum, no ciężko mi jest oceniać. Sama gra, edycja angielska czy też niemiecka jest dosyć mocno zależna językowo, więc jeżeli znacie bardzo dobrze język angielski czy też niemiecki, jeżeli siadacie do tej edycji, no to w tym wypadku no, musicie ten język znać, bo tam jest sporo tekstu na tych kartach plemiennych, które naprawdę mają wpływ na rozrywkę. Poza tym no, wszystko jest czytelne, te grafiki są bardzo fajne, mamy tu kilka elementów drewnianych, więc tak naprawdę wszystko się bardzo komponuje. Małe pudełeczko, a po rozstawieniu ten fajny system modułowy, ta obramówka, nazwijmy to, nie zmienia się, zawsze się zmienia się ten obszar gry, więc pod tym względem wszystko tak kolorystycznie jest przygotowane całkiem dobrze, czytelnie oczywiście. Już sama okładka zachęca do tego, żeby po tą grę sięgnąć, więc tak no, tyle na temat waloru, jeżeli chodzi estetycznego, wygląda to całkiem fajnie. No, oczywiście autor przygotował taką oprawę tematyczną związaną z Tuaregami, z tym nomadycznym plemieniem, aczkolwiek no, trzeba powiedzieć, poza takimi elementami typu karawana, oaza, no można powiedzieć te przyprawy i tym piachem gdzieś tam wokoło, tą Saharą, no w zasadzie nie ma tu kompletnie żadnego klimatu, tylko i wyłącznie wyczuwalna jest mechanika podczas rozgrywki, w zasadzie ten klimat gdzieś ulatuje. Fajnie, że tak naprawdę stworzono jakiś temat taki egzotyczny, aczkolwiek myślę, że można byłoby go zastąpić czymkolwiek innym i tak naprawdę nie miałoby to wpływu na rozgrywkę. Jeżeli chodzi o oczywiście o poziom trudności, widzicie, że gra ma w zasadzie bardzo proste zasady, bo tutaj wszystko opiera się według jej, jakby wokół tej takiej najbardziej popularnej i lubianej przeze mnie oczywiście mechaniki worker placement, ale z takim małym, z taką małą modyfikacją związaną z tym, że obstawiamy naprzemiennie te swoje pionki Tuaregów i na przecięciach tych trzech pionków po prostu stawiamy te znaczniki plemienne i tu właśnie polega ta trudność, żeby odpowiednio je obstawić, odpowiednio tak ustawić te pionki, z jednej strony uzyskać efekt związany z tymi kartami, które obstawiamy, a z drugiej strony, żeby w konsekwencji uzyskać kartę plemienną, bądź też plemienną, bądź też tą kartę towarów, która nam będzie potrzebna. Czyli zasady są bardzo proste, ale no, trzeba jednak troszeczkę decyzji podjąć, więc ten wiek, no, 12 lat, bym powiedział, że no, jeżeli to będzie taka spolszczona edycja i będzie wszystko po polsku, to myślę, że gracze mogliby sobie tam ewentualnie tacy 10-latkowie z tą grą dać radę, chociaż no, w konsekwencji jak pogramy kilka razy, no to okazuje się, że ta gra pokazuje puzzle i to jest taka strategiczna decyzja, strategiczna gra, w której faktycznie no, trzeba tych decyzji kilka podczas swojej tury podjąć. No oczywiście gra jest dosyć mocno losowa, bo oczywiście ta obramówka nigdy się nie zmienia, ten złodziej przez cały czas podąża tym samym torem, aczkolwiek wewnątrz już te pierwsze rozłożenie może być dosyć losowe. Na początku mogą się pojawić karty plemienne, które no, dają określone gratyfikacje i bonusy, czyli gracz jak zdobędzie na początku kartę, może mieć na przykład taki bonus, że przy zdobywaniu daktyli może zdobywać kolejnego daktyla, albo będzie kupował jakieś lokacje określonej rodzaju taniej, więc to wszystko zależy od tego, jak te karty się ułożą, jak one się pojawią. Gra może być trudniejsza, może być łatwiejsza, ale to też, jeżeli takie karty się pojawią, to też ta rywalizacja się pojawia i ci gracze, którzy tam chcą tą kartę uzyskać, no, starają się jak najbardziej blokować, żeby tego gracza innego
nie dopuścić, żeby ta karta się pojawiła. Także no, tutaj pojawia się ten bardzo fajny element przy obstawianiu takiej negatywnej interakcji. Z jednej strony gracze chcą uzyskać najlepszy efekt dla siebie, ale z drugiej strony, jeżeli widzą, że jakiemuś że jakaś karta brakuje do setu, czy pasuje do setu, no to chcą go maksymalnie blokować. Zgodnie z tymi zasadami oczywiście, że nie można stawiać pionka naprzeciwko przeciwnika, nie można stawiać pionka na polu tego złodzieja, chyba że mamy określoną kartę, więc no tutaj ten element takiej negatywnej interakcji jest dosyć mocno wyczuwalny i ten element oczywiście związany z tym dobrem, ze złotem, które w tym momencie jest w zasadzie wymagane do większości kart, a jest takim no, dobrem, które jest trudno jest zdobyć, no, trzeba te złoto albo zdobywać podczas kart towarów, albo po prostu wymieniać inne towary na złoto. Oczywiście co do mechanik, no tutaj oprócz tego worker placementu, czyli takiej typowej mechaniki z tym modyfikacją, mamy tu także układanie setów, wykładamy takie tablo swoje, czyli mamy tu trzy rzędy po cztery karty i jeżeli ułożymy cztery takie same karty, mamy cztery punkty, jeżeli są różne karty, to mamy dwa punkty, no i czasami oczywiście te karty dają określoną punktację, ale czasami opłaca się wyłożyć kartę, która no, nie pasuje nam, ma dużą wartość punktową, a z drugiej strony daje nam takie korzyści, o których mówiłem. Te korzyści będą wynikały przez całą grę, więc też czasami no, warto zaryzykować i popsuć, można powiedzieć, ten swój układ, ale zdobyć taką kartę, która będzie dawała nam bonifikatę podczas całej rozgrywki. Oczywiście regrywalność tej gry jest dosyć spora, no, wpływa na nią przede wszystkim ta losowe rozdanie tych kart wewnątrz, bo te karty się zmieniają. Oczywiście ta zasada, że jeżeli bierzemy towar, to kładziemy kartę plemienną, jeżeli bierzemy kartę plemienną, kładziemy towar, powoduje, że tak naprawdę ta rozrywka jest za każdym, co runda jest inna, mamy inny układ. Te karty na to powodują, że tak naprawdę no, gracze walczą o te karty. Mam za sobą mnóstwo rozrywek, każda rozrywka była inna tutaj, każdy sobie jakąś strategię układa w zależności, czy tych towarów ma mniej, czy więcej, wymieniają się w trakcie gry na punkty, może ewentualnie zbierać te sety, takie najbardziej wartościowe. Oczywiście pamiętajmy, są dwa warunki jakby zakończenia gry, wyłożenie setów, czyli tych 12 kart, bądź też kiedy złodziej przejdzie całe koło. Też ten ważny element, nie możemy tego naszych tuaregów stawiać na rogach. W momencie tych kart rogowych następują napady, też gracze muszą się przygotować na to, żeby oddać albo punkty, albo towary, więc jak widzicie, no tutaj jest szereg takich zależności, o których trzeba pamiętać, które trzeba weryfikować, co inni gracze mają, w jakim kierunku idą, czy ich zablokować, czy ich w tym momencie, no, czy tak naprawdę obstawienie tych tuaregów jest dosyć istotne i może powodować, że ci gracze będą mieli, nie wiem, mniej towarów, czegoś nie będą mogli kupić. No i ten element związany z złotem, który naprawdę ciężko je zdobyć. No, tak jak mówiłem, widzieliście moją edycję polską. Ona w zasadzie jest maksymalnie spolszczona. Tutaj podziękowania dla wszystkich graczy, dla wszystkich użytkowników, którzy właśnie zajmują się takimi tłumaczeniami, przygotowują różne pomoce do gier. No właśnie dzięki takim ludziom można się cieszyć, no, nazwijmy to polską domową edycją. Jeżeli chcecie kupić angielską czy niemiecką edycję, to musicie po prostu dobrze znać język, bo gra jest naprawdę mocno językowo zależna i tak naprawdę trzeba niestety ten język znać. Można mieć jakieś tłumaczenia, aczkolwiek to w tym momencie to tak powoduje, że ta gra no, troszeczkę się przedłuża, bo weryfikujemy. Może być jedna osoba, która zna ten język, ale to weryfikujemy, patrzymy, jakie są karty, później te karty trzeba weryfikować, czy przynoszą jakiś efekt, więc ta gra już nie jest taka płynna i tak naprawdę no, powoduje, że gdzieś to się tak rozmydla. No ja właśnie miałem taką pierwszą rozrywkę, ale okazuje się, że mechanika w tym momencie wygrała, bo gra jest taką fajną mechaniką worker placement z tymi setami, więc tu jest kilka decyzji do podjęcia. No oczywiście ja tą grę Wam dosyć mocno rekomenduję. No można powiedzieć, że wśród tych gier dwuosobowych kosmosu naprawdę się wyróżnia. Prezentowałem Wam już Jumbo, naprawdę no też gra bardzo fajna, strategiczna.
targi naprawdę tu też pod tym względem ma dosyć sporo decyzji do podjęcia i myślę, że takiej 45-60 minut fajnej zabawy z tą zmodyfikowaną mechaniką worker placement, także myślę, że jeżeli gracie dwie osoby często, to warto po tą grę sięgnąć i ją zweryfikować, sprawdzić. Ta gra, wersję niemiecką tej gry możecie kupić w okolicy, nie wiem, 60 kilku złotych. Dorzucając jeszcze, myślę, że w okolicy 10 zł możecie przygotować sobie naklejki, no troszeczkę pracy w to włożyć i będziecie mieli no, w zasadzie polską edycję. Jeżeli włożycie w koszulki te karty, no niestety nie zmieszczą wam się do pudełka, więc coś za coś ja dlatego zrobiłem naklejki, bo niestety nie mieściło się to do pudełka, więc wybrałem taką wariant naklejkowy. No oczywiście ja tę grę wam rekomenduję, dla mnie to jest taka ósemeczka solidna, jeżeli chodzi o gry strategiczne, dwuosobowe, naprawdę stałem się fanem gier dwuosobowych, targi od początku mnie zaciekawiła, bo ta mechanika, która jest zastosowana, jest bardzo fajna, bardzo ciekawa, jest sporo decyzji do podjęcia, taka fajna interakcja między graczami, oczywiście polegająca na tym, że tutaj blokujemy graczy, czyli ta interakcja negatywna, układamy te sety, zdobywamy karty, te karty dają nam też określoną bonifikatę, taką gratyfikację, także ta każda rozgrywka jest inna. Każda partia wygląda zupełnie inaczej, więc zwracam Waszą uwagę na targi. Zagrajcie, spróbujcie, jeżeli chodzi o gry dwuosobowe typu, nie wiem, Jaipur, typu Patchwork. Takie, można powiedzieć, to naprawdę gra wyróżnia się na tym tle, więc zagrajcie, spróbujcie. I to chyba tyle. No, rekomenduję Wam dosyć mocno tę grę. Tyle na temat targów. Oczywiście dziękuję Wam bardzo serdecznie. Kolejna wideo recenzja za mną. Tradycyjnie komentujcie, lajkujcie. No i zapraszam Was na kolejny materiał. Marek Maras Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo. Zapraszam, zajrzyjcie na Planszolandię, bo warto.